Nadmierna prędkość i jazda pod wpływem alkoholu to główne przyczyny zdarzeń drogowych. Jak wynika z policyjnych raportów, w ostatnim czasie w Ostrowcu doszło do dwóch wypadków drogowych. Pierwszy z nich miał miejsce na ulicy Grabowieckiej. I jak wynika ze wstępnych ustaleń, 27-letni mężczyzna kierujący pojazdem marki Audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocyklem 44-latkowi, w wyniku czego ten mężczyzna odniósł obrażenia ciała skutkujące naruszeniem czynności narządów ciała powyżej dni 7. Kilka dni później doszło do kolejnego zdarzenia, tym razem na ulicy Antoniego Hedy. 41-letni mężczyzna kierujący pojazdem marki Toyota nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu prawidłowo przez oznakowane przejście dla pieszych, w wyniku czego on również doznał obrażeń ciała skutkujących naruszeniem czynności narządów ciała powyżej dni 7. W minionym tygodniu funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 5 nietrzeźwych kierowców. Dwóch mężczyzn zdecydowało się na jazdę pod wpływem alkoholu, natomiast 3 osoby wsiadły do swoich pojazdów za kierownicą, pomimo tego, że posiadały sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi odpowiedzialność karna, pozbawienie wolności do lat 3, wysoka grzywna i kilkuletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.